Cześć, ja nazywam się Bartosz Nowak, to jest kolejny odcinek serii Hit czy Shit? W poprzednim odcinku zdegustowałem, jak to się kurwa nazywało? Zielone Hopi Ale z manufaktury piwa, a to jest taka jakby druga część tej poprzedniej części, ponieważ dzisiaj zajmę się drugim piwem z manufaktury piwa, które ostatnio spotkałem w Biedronce. Jest to piwo o bardzo tajemniczej i wiele obiecującej nazwie The New American Pale Ale. Przede wszystkim chciałem się pochylić nad etykietą, bo to jest wyczyn naprawdę nie lada. Piwo się nazywa The New American Pale Ale, tylko że American się grafikowi nie zmieściło na tej etykiecie, więc postanowił zrobić myślnik, przerzucić to na dół, żeby to jakoś wyglądało. No nie wygląda. Wygląda to beznadziejnie, wygląda to strasznie. No naprawdę, projekt etykiety, projekt graficzny to jest coś, co jest cholernie ważne. A to wygląda tak, jakby on po prostu sobie wymyślił, że a, zrobię taką czcionką, ale mam tylko tyle miejsca, a to chuj, zrzucę to na dół, zrobię myślnik, będzie wszystko w porządku. No wygląda to fatalnie i naprawdę widać, że to jest tak zrobione na kolanie i tak na odpierdol, że szok. Jeszcze żeby to było w puszce, to może można by było to potraktować jako takie zagranie, że a tu jest Amery, a tu jest Can, że puszka, ale to nie jest puszka, to jest butelka. Dobra, ale nieważne. Ważne jest piwo, ważna jest zawartość, ważne jest New American Pale Ale, Hops and Barley. Tu mamy dopisek taki, Hops and Barley. Manufaktura piwna przedstawia American Pale Ale. American Pale Ale, ale w wersji New, czyli... No, na pierwszy rzut oka New American Pale Ale, New India Pale Ale kojarzy nam się od razu z New Englandem. Z wersją New England, z wersją DDH, z tymi wersjami, które są ostatnio modne, popularne, taka nowa fala w nowej fali, można by powiedzieć. No, ale jednak nie. Jednak nie. Ale po kolei. Mamy tutaj 6% alkoholu. Tutaj nam nie podają już za bardzo innych parametrów. Ale mamy skład. Woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiel, cukier palony, przyprawy korzenne i ziołowe. No i co tutaj mamy dalej? Bo te opisy tutaj przy tych piwach, jak się nauczyliśmy w poprzednim odcinku, są dosyć istotne. Znawcy cenią manufakturę piwną za kultywowanie tradycyjnej sztuki piwowarskiej. Z pasją tworzymy unikalne piwo, a także przywracamy do życia starodawne receptury arcydzieła smaku pochodzące z najsłynniejszych krain piwnych. Szlachetne. Kropka. Znakomite. Kropka. Jak to piwo APA. Kropka. APA. A tu już nie ma kropki. Znakomicie smakuje i orzeźwia. Swą oryginalną osobowość zawdzięcza wieloetapowemu chmieleniu amerykańskimi odmianami chmielu Cascade, Chinook, Equanaut oraz chmielami polskimi Sibylla i Marynka. Wyraziste, dojrzałe, aromatyczne piwo górnej fermentacji, filtrowane, pasteryzowane. Czyli tu już mają Equanaut. W poprzednim piwie był jeszcze Equinox. No i wydało się. Czyli jednak New American Pale Ale nie polega na tym, że to jest New England, tylko polega na tym, że jest z ziołami i przyprawami korzennymi. Chyba im zostało trochę ziół po tym hopi zielonym ale. No ale cóż, sprawdźmy to. Może herbal is new DDH. Piwo o wiele ładniejsze niż to poprzednie w wyglądzie. A to dlatego, że filtrowane, więc jakby kolor jest zbliżony, też taki miedziany, no trochę ciemniejszy jest. Miedziany, ale tak idealnie klarowny, bardzo ładnie wygląda. Taki kolor ataku chmielu, nie obrażając ataku chmielu. No naprawdę ładny, no apetyczny, podoba mi się. Piana też taka całkiem niezła, taka średnio wysoka, drobno pęcherzykowa. Spoko, to piwo mi się podoba wizualnie, piłbym. Tak jak nie lubię bursztynowych piw, tak już miedziane, takie czerwone, to już trochę bardziej. Zobaczmy co w aromacie. Oby tylko nie diacetyl.
Już miałem mówić, nie ma diacetylu. No bo nie ma. Ale jest DMS. I co ciekawe, jest to, co powinno być w tym poprzednim piwie, czyli w tym zielonym Hoppy Ale, a nie było. A jest tutaj, czyli nuta belgijska, nuta belgijskich drożdży. Może to są te przyprawy, bo nie zapominajmy, że tutaj są przyprawy korzenne i ziołowe, więc pewnie to nie jest zapach od drożdży, tylko zapach od przypraw. Aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj też były użyte drożdże belgijskie. Chociaż o tym już nie było napisane. No cóż, jest DMS, ale nie jest on jakoś bardzo przeszkadzający. Ja bardzo nie lubię DMS-u, szczególnie tego kalafiorowo-selerowego. Tutaj jest taki chyba bardziej kukurydziany i on nie jest jakoś strasznie intensywny, więc jest spoko. Co jest fajne w tym piwie, to te aromaty korzenne, te aromaty przyprawowe. Już nie wiem, czy od drożdży, czy od przypraw. W każdym razie zapach jest, przywołuje na myśl piwo belgijskie, więc to jest bardzo fajne, bo akurat te piwa belgijskie od czasu do czasu bardzo lubię. Jeśli natomiast szukać by tutaj American Pale Ale albo New Wave of American Pale Ale, no to tutaj nie ma ani jednego, ani drugiego. Tutaj w ogóle nie ma amerykańskich chmieli, w ogóle nie ma charakteru American Pale Ale, bardziej Belgian Pale Ale, jeśli już, nie wiem, patrzeć na barwę na przykład. Okej. Jest metaliczne. Jest metaliczne. Jest wyraźnie metaliczne. Plus no takie cukrowe, słodowe, trochę karmelkowe. Ale przy tym dosyć smukłe. Całkiem smaczne nawet bym powiedział. Fajnie te przyprawy korzenne tutaj działają. Bo w aromacie właśnie wychodzą wyraźnie i w smaku też. Kojarzą się troszeczkę ze świętami już tak delikatnie, z jesienią. Naprawdę jest to spoko, no. A nie są też dominujące, tak jak często bywa, że te przyprawy korzenne już są tak przytłaczające, że tam nic nie czuć w tym piwie. Poza nimi. One tutaj są takim fajnym niuansem, to mi się w tym piwie bardzo podoba. Dziwne jest to piwo w smaku, bo ono jest słodkie, a jednocześnie takie puste, trochę wytrawne, właśnie takie cukrowe, taka woda z cukrem trochę. Woda z cukrem, woda z karmelem. Jest dosyć wyraźna goryczka, nawet fajna, przyjemna, chmielowa. No nie jest to piwo tragiczne, nie jest to piwo złe. Jest to piwo do wypicia, jak najbardziej. Mimo wad, bo jest i ten lekki DMS, i ta metaliczność. Mimo tego, że kompletnie nie jest tym, co reklamuje, bo to ani nie ma American, ani nie ma Pale Ale, a już tym bardziej nie ma The New American Pale Ale. No chyba, że to jest New American Pale Ale według manufaktury, to ja nie chcę. Nie idźmy tą drogą. To ja już wolę marakuję, naprawdę. No, ale jako piwo, nawet Belgian Pale Ale z przyprawami, byłoby naprawdę spoko. Byłoby naprawdę, naprawdę spoko. A skoro już przy Belgian Pale Ale jesteśmy, to zrobię coś, czego nie było jeszcze nigdy w poprzednich odcinkach. Zapowiem następny odcinek. A w odcinku następnym, wyczekiwany przez wielu z Was, belgijskie ale z żywca. I wtedy zobaczymy, czy belgijskie ale z żywca będzie lepsze niż Hopi, nie, niż New American Pale Ale z manufaktury, bo to piwo ma tak wiele wspólnego z Belgian Pale Ale, że w zasadzie można by porównać te piwa bezpośrednio. Jaki werdykt wydać? Naprawdę ciężko mi powiedzieć. Na pewno jest lepsze niż ziołowe Hoppy Ale. Zielone Hoppy Ale. To na pewno. Ale czy warte spróbowania? Nie. Czy zgodne z tym, co prezentuje na etykiecie? Też nie. Czy bez wad? No nie. Także werdykt musi być surowy. Mimo, że piwo jest do wypicia i pewnie je wypije, to piwo to niestety też jest shit. To tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górze. Dajcie suba, bo czemu nie? No i co? Mimo, że wiecie, że w następnym odcinku będzie żywiec belgijskie ale, to zostawiajcie w komentarzach propozycje następnych piw. Ja im się bacznie przyglądam.
Szukam w sklepach nowych, ciekawych piw, które mogłyby fajnie wpasować się w klimat tej serii. Jak mi w tym pomożecie, tym lepiej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!